Widzicie to? Kanał ma może ze 150 metrów długości i jest bardzo malutki. Płytki ma 70 cm głębokości. Przyszedłem tu, bo mam dosłownie 20 minut relaksu we wtorek po pracy, żeby sobie chociaż porzucać. Ja nie mówię, że już coś złapię, ale jeżeli coś złapię, to o czymś świadczy. Bo popatrzcie sobie tutaj wszędzie teraz dookoła. Co prawda akurat tu jest krata, bo remontują chodnik. Ale proszę, patrzcie na brzeg. Patrzcie, jest czysto. Moim zdaniem wpłynie to na to, tę czystość brzegów, na czystość wód oczywiście i na to, czy są ryby, czy nie. Przekonamy się sami, co? Mikrorzeczka, mikroklimaty, witamy! Mikrorzeczki, mikroklimaty to mikroprzynęty. Tylko wędka nieodpowiednia, bo do 40 ponad gram, 48. Ale ja się tu spodziewam okonka, ewentualnie malutkiego szczupaczka. I myślę, że uda mi się go przechytrzyć tutaj. Ten kanał ma może ze 100-150 metrów długości. To jest w tym najlepsze. I jak ja tu znajdę szczupaka, to znaczy, że czystość wód ma bardzo duże znaczenie na to, czy ryby się w nim utrzymują. Przede wszystkim te drapieżne też. Bo wiadomo, że gdzieś tam... Patrzcie. I mówię o czystości wody, a tu proszę okonek, tadam, tadam. Na mikrognoma. To co? Poezja, poezja wędkarska. Kto by pomyślał, że złapię tu okonia? No i udało się. Jeden malutki okonek, co prawda. Miałem jeszcze jedno wyjście małej ryby. Też myślę, że to jest raczej okoń. Raczej to nie był szczupak, raczej ta woda jest troszkę za płytka. Ale naprawdę, ta ryba się tutaj trzyma. U nas w Polsce, w takim kanale, a obok mojego domu był taki kanał, nie żyło nic. Były ewentualnie ropuchy, nawet nie żaby, a ropuchy. Więc czystość brzegów równa się czystość wód, równa się dobre środowisko dla ryb. Pamiętajcie o tym u nas w kraju, bo u nas w kraju tego brakuje, że nie dbamy o nasze wody, nie dbamy o ich brzegi, nie dbamy o to środowisko, które je otacza. Pamiętajcie o tym, więc jak się podobało, łapka do góry, subskrypcja, może jakiś komentarzyk. Do zobaczenia w następnym. Elo!